Sianorzędy. Co tu będzie? Będzie drugie z najlepszych miejsc w naszej okolicy na troci balone. Aha. To idziemy. To idziemy. Słuchajcie, no półtora kilometra może niekoniecznie, ale kilometr jest tej drogi tutaj. Bliższego parkingu nie ma. Nie ma bliższego, szliśmy od najbliższego parkingu. Mhm. Dobra, wodę mamy dzisiaj spokojną, także rewki widać. No i słuchajcie, potencjał tego łowiska, w czym to tkwi? Kamienie, piasek, kamienie, piasek na zmianę, ryba się trzyma. No dobra, no ale może są, wiesz, łatwiejsze miejscówki do zdobycia. Bliżej samochód można postawić. No bliżej to tak jak byliśmy poprzednio na Czerwonce, tylko tam jest trudne łowisko, po prostu głębokie. Tutaj czy woda faluje, czy nie faluje, bez problemu możemy dojść na rewę i machać. No dobra, Adam, to łowisko jest jakie? Belonowe, trociowe, jak to wygląda? I trociowe, i belonowe. I tak jak mówiłem wcześniej, tak samo na Czerwonce, tak samo tutaj w tym roku sobie połapałem i troci, i belon. Aha. Także i jedno, i drugie, w sezonie jak najbardziej. Godne polecenia, tylko niektórych zniechęci ten marsz, tak? Ale wszystko do przebycia. Jak ktoś chce, to przejdzie się i także łowisko obfite. Nocujemy gdzieś w Kołobrzegu, rodzinka się tam wypoczywa tam, a my jesteśmy tu. Czy okres lipiec-sierpień to jest taki okres, że damy radę coś tu złowić? Myślę, że damy radę, ale nie tak jak kwiecień, maj, marzec. Marzec to jest typowa bankówka, no nie ma dnia praktycznie bez ryby. Czyli marzec, no tutaj mówisz o troci w tym momencie? Tak, tak, troci. Maj, belona. Aha. Trafiają się też trocie między belonami, tak co roku, to nie ma, że jak wejdzie belona, trocie odchodzi. Łowiłem belony, między belonami wsiadały trocie. Dobra, powiedziałeś, że to łowisko tutaj jest fajne, bo jest płytkie, łatwo się wchodzi tutaj na rewkę. No ją widać stąd, za chwilę ruszę drona i zobaczymy to wszystko z góry. Natomiast oprócz tego, że jest płytkie i fajny dostęp jest do tej rewy, coś jeszcze? Kamieniste dno? Jest kamieniste, tak jak powiedziałem, ale falami. Kamienie, piasek, kamienie, piasek. Aha. Czyli można założyć, że ta belona przychodzi tutaj na tarło? Tak, można, bo co roku widzimy, jak kotują się i trą się belony. W tym roku, tak jak chodziliśmy za beloną, to dosłownie tarła się w wodzie po kolana, tak? I było widać skupiska belon, także miejscówka jest przednia i na belonę, i na troć. Do tego jeszcze mamy fluwający jakiś robek, tak? Miejscówka jest dobra, widać gołym okiem stąd, że nawet jak wejdziemy na rewę, jest 20 metrów od brzegu. Drugą rewę widać 100 metrów, to spokojnie rzucamy do drugiej rewy i ciągniemy przynętę po tym rowie, w którym siedzi ryba. Mhm. Dobra, tutaj już Adam powiedział, mamy jakiś ciek wodny, co to jest? Co to jest, nie mam pojęcia, pytałem się miejscowych tutaj. Nikt dokładnie mi nie odpowiedział, dokładnie co to jest, czy to jest jakaś deszczówka, czy coś z miasta. Także nie mam pojęcia, co to jest. Po prostu coś wpływa i też mamy mieszanie wody, tak? I może dlatego ta ryba tu się trzyma. No właśnie, ale to mamy porównanie, bo byliśmy w Czerwonce i tam ona nie płynie w zasadzie, a tutaj, tak jak zobaczycie tam, zobaczcie, cały czas płynie, mimo tego, że mamy bardzo niski stan wody. To może być jakaś woda gruntowa. Może być gruntowa, może, nie wiem, z oczyszczalni ścieków coś wpuszczają wody, jakiś nadmiar. Z drugiej strony tutaj oczyszczalni ścieków żadnej nie ma w okolicy. Pierwsza oczyszczalnia ścieków, która jest, chyba że coś małego, ustronie morskie, ewentualnie Sianorzędy, ale nie widzę się nigdzie po drodze. Kołobrzeg ma swoją oczyszczalnię na Grzybowie i to może być tak, że po prostu ustronie morskie i Sianorzędy jest podpięte pod Kołobrzeg i pod tamtą oczyszczalnię, ale tutaj prędzej woda gruntowa albo jakiś strumyk, który po prostu wychodzi wcześniej, wpływa tutaj tędy. Tak. No dobra, ale tam mieliśmy taką po drodze jakieś bajorko. Tak, to dokładnie naprzeciwko nas, jak stoimy za wydmą, jest no, w miarę duże bajorko, można sobie sprawdzić na mapie. Mhm. Gogle będzie dobrze widać. Widać też na mapie gogle ten rowek, jak wpada tutaj do wody. I naprzeciwko jest te bajorko. Zaraz poderwiemy drona i zobaczymy, czy czasami ten ciek wodny to po prostu nie jest przelewowy taki ciek z tego bajorka, że tam gdzieś pływa woda do tego bajorka, a nadmiar po prostu pływa tu.
Co by nie było aż też takie głupie, bo w tym momencie no, ta woda nie byłaby taka jałowa. Najgorzej będzie, jak to po prostu z oczyszczalni ścieków płynie jakaś woda nie do końca przetworzona. Tak może być? Nie, no co ty, byłoby czucią chyba, nie? Bardzo, ale to bardzo zimna woda i żeśmy taką hipotezę zrobili na samym początku, że to może być z tego, nie wiem, zbiornika takiego długaśnego. Widzicie to teraz na dronie, ale to by nie była taka zimna woda, nie? Nie, nie, tam woda jest stojąca, a tu jest po prostu lodowata. W morzu jest dużo więcej stopni cieplejsza niż ta, co wypływa tutaj. No właśnie, poza tym tam mówiłeś, że tamta jest taka torfowa. Tak, tam ziemia jest torfowa, bagnista. Dookoła są wszędzie trzciny, woda jest na tym zbiorniku taka czerwona, ruda od ziemi. Mhm. A tu woda, jak widać, jest czyściutka. No ale Adam, ty mówiłeś, że tutejsi nie wiedzą, skąd to jest. Nie. 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 Nie wiedzą, nikt nie jest w stanie się określić. Wydaje mi się, że po prostu trzeba było udać się pod prąd w górę i po prostu wybadać samemu, skąd to płynie, tak? Nie śmierdzi, tak jak z oczyszczalni. Wiem, bo w Mechelinkach nieraz byłem właśnie przy takim ujściu. Tam akurat jest ujście oczyszczalni ścieków z Dębogórza. No i czuć taki specyficzny zapach, taki techniczny. Natomiast ta woda jest czyściutka, można było powiedzieć. Nawet jakieś tam rybki w niej pływają, ale one równie dobrze mogły przyjść z morza po prostu, nie? Tak, na bieżąco jest wejście do morza. Zależy, jak piasek nasypie raz z jednej strony, raz z drugiej, ale zawsze płynie. No, ale to jakiś sztorm, wiecie, woda się troszeczkę podniesie, to one mogły tutaj sobie wejść. Tak, wydawało mi się, że słyszę jakieś głosy, ale to jest echo. Echo od naszego gadania. Tylko saksofon nam brakuje, nie? Saksofon i byśmy do rury mogli zagrać. Miejscówka to takie orłowo w zasadzie, bo też to lamparcie dno się pojawia, może i mniej kamieni, choć tutaj Damian mówił, że kamienie są. Są kamienie takimi pasami, przeważnie nie jak na Czerwonce dużo kamieni, ale są kamieni, pas piasku, pas kamieni, pas piasku. Się pojawić, jak będzie Belona, jak będzie Troć. Myślę, że dogramy ten odcinek i tak samo na Czerwonce jeszcze raz, jak po prostu będzie rybka. No a to tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć. Tędy żeśmy wyszli i tam się idzie na łowisko, natomiast teraz próbujemy wrócić idąc prosto. No zobaczymy, może będzie dobra droga. Okej, droga może fajna, ale jest dalej, nie? Jest dalej, no około 300 metrów będziemy mieli dalej od pozostawienia samochodu, jak szliśmy na miejscówkę, niż w drodze powrotnej. Mhm. Ale na szczęście jest gdzie zostawić samochód, tak? Ze sezonem parking jest pusty. Podjedziemy sobie bez mała pod same zejście, tak jak chcemy. To poza sezonem ludzi nie zobaczymy, jest pusto. Aha. No i ta plaża tutaj, te rewki też wyglądają obiecująco, więc można byłoby najpierw tutaj spróbować, a jak nic nie będzie, to można iść w tamtą stronę przecież, nie? Także nie, jest najgorzej.